zainteresowanie kulturą tatuażu. Też przez same zainteresowanie, ja bym nie chciał przybliżyć to reszcie odbiorców. Przedstawić także, jak sam proces tatuowania powstaje, forma projektu, z czym to się wiąże. Wiele osób może nie zdawać sobie też sprawę, po prostu jak wygląda sama forma. Może nie podobać tatuaż, ale nie mają świadomości, jak wygląda to przy wykonanie, bądź sam proces przygotowania. Ktoś może mieć mało świadomości i chciałbym to też przedstawić, wypromować do szerszej grono osób, szerszej ilości osób. No i tak tutaj stworzenie jest animacji filmu promocyjnego, który zwrócił uwagę użytkowników platform społecznościowych. Film jest stricte kierowany do aplikacji strony internetowej witryny Instagram, także adekwatnie może być użyty Facebook. Głównie tutaj do mediów społecznościowych to jest główne miejsce promocji tatuatorki, artystki, o której mówimy. Tutaj poprzez jakby wprowadzenie, przygotowanie całości musiałem przygotować tutaj w celu zrozumienia lepszej grupy docelowej promocji w mediach społecznościowych, zbadać odbiorców projektu, przeprowadzić ankietę oraz zbadać jakaś średnia ilość osób. Główna grupa odbiorców, tutaj w tym przypadku artystki dzieram sobie, są to osoby między 18 a 24 rokiem życia. To wychodzi ponad 81% osób. Kolejne osoby to są od 25 do 34 roku życia. W celu do jakby uzyskania większej informacji posłużyłem się tutaj ankietą przygotowaną przeze mnie. Ankieta była przygotowana stricte pytaniami, czym kierują, sugerują się osoby poszukujące po prostu projektu, osoby, która może wykonać dla nich projekt tatuażu. Większość osób wybiera właśnie media społecznościowe oraz w pierwszej kolejności patrzą na źródła sugerowane, czyli dużą grupę odbiorców, ilość komentarzy, jakby opinii. W drugiej kolejności są to jakby bezpośrednio informacje, styl projektów, styl pracy tatuatora, dostosowanie dla nich. Aby tutaj ułatwić także przygotowanie, do jakiej grupy odbiorców będę się kierował, także przeprowadziłem wywiad pogłębiony. Tutaj jest, co pozwoli nam tutaj przybliżyć i stworzyć trzy persony. To są dwoje mężczyzn w wieku 21 oraz 27 lat, przepraszam, a także kobiety w wieku 30 lat. Są to osoby wpisane się w statystyki tutaj tatuatorki dzieram sobie. Wszystkie są zainteresowane kulturą tatuażu. Niektóre mniej, niektóre bardziej, niektóre to po prostu jest dla nich forma wyrażania siebie. Tak wspominałem, tutaj są statystyki. Poprzez grupę wiekową jest to między 18 a 44 rokiem życia, jeśli chodzi o całokształt grupy odbiorców. W dużej mierze jakby tutaj jest wskazane między 18 a 24, to jest głównie Instagram, w drugiej mierze TikTok, wyższy to jest Facebook, Instagram. Źródła inspiracji. No, głównym źródłem inspiracji, jak tutaj, przepraszam, przemię, była twórczość Larysa Feltersona, który złożył dzieła w kierunku hand-edge paintings, czyli widoczne były po prostu mocne zarysy, bardzo proste obrazy, jeśli chodzi o proste pasma, krój, jakby, proszę, krój, rysy, co posłużyło mi jakby do przedstawienia podstawy animacji po początku wideo, które gdzieś tam się zarysowało. Możemy pójść od prostej linii przedstawiania do przejścia do pełnej animacji jako część rysunku projektu, który tworzy Weronika. Wybory formy i przygotowanie tutaj. Jest to jak najbardziej rozdzielczość 1080x1050, czyli kwadrat w skali 1:1 dla aplikacji Instagram. Opierając się na 25 klatka na są oparte o standardy. Poza inne standardy, żeby to było przyswajane do jak największej grupy odbiorców, łatwo się to przyswajało. Etapy koncepcyjne. Etap koncepcyjny bazowałem trzymania klimatu cech pracy Weroniki. Jeśli chodzi o kolory, to w tej mierze tam chodzi o kontrast. Ciemne, czarne kolory cechujące się tworzy tylko projekty czarne, jeśli chodzi o projekty przedstawiające na skórę. Dla kontrastu oraz tutaj odcień skóry.
Kolejnym etapie to jest stworzenie storyboard bazujący na wcześniej notatkach oraz zapisach. Obrazuje mój wstępny zamysł stworzenia projektu, przebiegu całego procesu. Przedstawienie twórczego procesu przez artystkę, czyli zaczynajmy tutaj od inspiracji, jeśli chodzi o białe linie, przepraszam, linie przechodzące w proces twórczy. Następnie przekładamy proces graficzny na kalkę, przekładamy na skórę. Został tak przedstawiony proces przygotowania stanowiska, jakby cała higiena pracy. Następnie jest proces tatuowania, zbliżenia na detale, skóra, tatuaże, maszynka do tatuowania, przyrządy, zaprezentowania całego obiektu, w którym to też było tutaj kamerowane, przedstawienie także portfolio artystki. Etap realizacji. Wstępny etap realizacji od ustalenia terminu, w którym moglibyśmy wykonać oczywiście wstępne zdjęcia z artystką, wymagana była sesja całodniowa, więc na to potrzebowałem po prostu większej ilości czasu oraz większego materiału projektu. W tym przypadku padło na tatuaż wykonywany pod wzór filmu, maski z filmu VG Vendetta, Jokera z uniwersum DC. Całodniowa jakby sesja, to film był nagrywany bezpośrednio smartfonem w formacie ProRes w 4K. W głównej mierze nagrywałem cały materiał w 60 klatkach na sekundę, aby później posłużyć się możliwością spowolnienia po prostu płynności, zmiany. W głównej mierze zależało mi na przybliżeniu tego, jak wygląda proces tatuowania. W przypadku tatuowania maszynka bardzo szybko igła się rusza, więc w przypadku tych 60 klatek na sekundę miałem możliwość płynnego zwolnienia, aby to było widoczne w większej mierze w tych 25 klatkach po prostu dla oka, żeby było odczytywalne. Następnym procesem było przygotowanie animacji w programie Adobe After Effects. Tutaj wykroczyłem się od zera inspiracjami po prostu, aby wdrożyć animację. Następnie montaż oraz obróbka została bezpośrednio w Adobe Premiere Pro po złożeniu całości materiału montażu. Także dodanie kolorów, obróbka cała zdjęcia została wykonana w programie Adobe Premiere Pro. Realizacja jakby była skupiona na połączyć, jakby rozwinąć także moje umiejętności jako wykonywanie zdjęć. Bo nie miałem jeżeli chodzi o większy nakład materiałów wideo. Pierwszy miałem styczność z tak dużej ilości wideo oraz także poszerzenie swoich umiejętności, jeśli chodzi o tutaj animację. Więc to twórczy projekt wymaga na mnie cierpliwości. Największą trudność sprawił mi tutaj proces analizy, jeśli chodzi o badanie w dużej mierze oraz, tak jak wspomniałem, w dużej mierze proces samego filmowania, obróbki filmowej. Na pewno następnym razem lepiej przygotowałbym scenerię, sam zarys, przygotował stanowisko do wykonania, ale poświęcił więcej czasu na animację. To wszystko, dziękuję uprzejmie. Podsumowanie, to teraz obejrzymy sobie pana film, prawda? Prezentacja się odbyła, teraz wypadałoby obejrzeć. Tak. I tu jest gdzieś na wysoko też to jest minutę, przepraszam. Mogę coś jeszcze dodać? Czy... No teraz dobrze, ja potem. A chciałem jeszcze coś dodać, proszę, bo teraz zapomniałem. Też dużym czynnikiem procesu tutaj tworzenia też było, nie wymieniłem, także tutaj był utwór Town, artysty Big Lords. Wiem, że też posłużymy, jeśli chodzi o montaż w Adobe Premiere Pro. On byłby podstawą do samego montażu, do rytmiki, bo całość opierała się na muzyce, więc przez przystąpienie jakby tworzenia nawet animacji oraz montażu całych zdjęć, musiałem też wybrać utwór.
ponieważ całość rytmik jakby przejścia, montaż tutaj opierał się na tym utworze. Całość do przekazania. Mhm. Nie myślałem, że tu będzie dostęp do tego. Tak, tylko proszę, teraz nie wiem, wolę się na Google po prostu, bo zaczynam panikować i wpisuję źle po prostu dane, muszę wejść tutaj na tę. Nie przepraszam, bo nie będziemy trzeba przyjść ze sobą po prostu. Tak, to pomało się na
Tak, nawet jeszcze. Co? Teraz wylosujemy pytania, jak już mówiłem wcześniej. Jedno będzie inne. Ja wylosuję jedno. Numer 8. I to będzie pytanie ogólne. Kto jest twoim ulubionym projektantem? Wymień i opisz jego najważniejsze prace. Projektantem jest dla mnie bardzo ciekawym jest Jan Sawka. To jest projektant, który tworzył jakby w latach 70. w głównej mierze. Tutaj pracował dla New York Times przede wszystkim. Zajmował się malarstwem, rzeźbą, ale w głównej mierze głównie był znany tutaj jako plakaciarz, powiedzmy, ilustrator. Mówi się też, że jakby przedarł szlaki dla młodych polskich plakaciarzy w tamtych czasach. Jeśli chodzi o jego dzieła, najbardziej, no tutaj charakteryzował się jakby jaskrawymi, mocnymi kolorami, takim sennym klimatem. Jeśli chodzi o kontur, sam zarys był tak troszkę psychodeliczny w dużej mierze. Jeśli chodzi na przykład przedstawienie, dla mnie jest obraz, przepraszam, grafika z 1987 roku, na przykład The Memory, jest bardzo dobrze zilustrowana. Przedstawia mężczyznę z tyłem. Po prawej stronie grafiki mamy jego wspomnienia, jakby przywołania, w formie graficznej przedstawienia jako klisza. Graficznie, także z większego dziób stworzył
plakat tutaj. The Exodus 1974 roku. Plakat jest mocno jaskrawy czerwony. Przedstawia jakby wypaloną zapałkę. Był to plakat promujący tutaj wystąpienie, spektakl. Przedstawienie, przepraszam. Tak, tak, tak. Dobrze, dziękuję. To będzie jeszcze teraz specjalnościowe. Panie 6 z multimedii, grafiki interaktywnej, multimediów, przepraszam. O. Jakie są powszechne stosowanie rozdzielczości obrazu w formatach do kanału YouTube czy Vimeo, a jakie na Instagram? Akurat pan miał na Instagram, więc... No tak, na Instagram tutaj jest przyjęte forma kwadratu, czyli 1 do 1, 1080 na 1080, jeśli chodzi o 25 klatek na sekundę. Aczkolwiek teraz bardzo popularne są, powiedzmy, story. One są tworzone w przekroju Full HD, ale w kombinacji 9 na 16, czyli w trybie pionowym. Natomiast jeśli chodzi o wideo na Vimeo, przepraszam, na YouTube'a, no to jest klasyczne Full HD 1900 na 1080, 16 na 9. W przypadku mniejszej rozdzielczości to może być jeszcze 4 na 3. 1920 na 1080. Tak, tak, 16 na 9 to są standardy. Full HD. A mniejsze HD to jakie to jest rozdzielczość, bo też można stosować? Mniejsza rozdzielczość to jest 1280 na 720. Dobrze, 720p. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz będą pytania od promotorów i od pana recenzenta. Zadaję teraz pytanie. Ja chciałabym się zapytać, czy udało się panu opublikować ten film, czy na profilu Instagrama tatuatorki, która jest bohaterem tego dyplomu. Chciałabym się też dowiedzieć, jeżeli tak, jakie były efekty tej publikacji. Oczywiście. W tym przypadku jakby mam stały kontakt, przepraszam, z osobą, artystką przedstawiającą i doszliśmy do wniosku, ona widziała ten materiał, najbardziej podobał się, tylko doszliśmy do wniosku, że ona nie chce prezentować jako post, chciałaby bardziej coś w stylu, powiedzmy, jak jest teraz TikTok Story, coś bardziej szybkiego, żeby to zajmowało maksymalnie 15 sekund, było bardzo dynamiczne. Więc po prostu ustaliłem sobie, że wykorzystam te materiały, stworzę z tego szybszy, prostszy materiał, bo teraz mam po prostu taką, powiedzmy, generację, że bardzo poczułem bodźców. Przyciąga uwagę coś szybkiego, bardzo energicznego. Tutaj bardziej chciałem przedstawić, tam potrzebowałbym raczej format 10-15 sekund do stworzenia tego, żeby to było tak istotne. Ale myślę, że nadal ten materiał można wykorzystać chociażby na Instastory, bo Instastory może się składać z takich 15-sekundowych bloków, no, paru tak, nawet, tak, parynastu. Tak. Mhm, tak, tylko tak, wtedy tak. Też trzeba było zmienić tą rozdzielczość. Zgadza się, tak. Tak. Na 16, 9 na 16. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Bogusławie, ja chciałam zapytać trochę o wybory formalne, bo połączył pan dwa gatunki z reportażu i animacji. Chciałam się zapytać, chciałam zapytać pana, z czego wynika taki wybór i co w ogóle wnosi użycie animacji? Co wnosi użycie animacji? Dla mnie jakby przedstawienie samego procesu. Chodziło mi w głównej mierze, artystka tutaj, Weronika Jaram, sobie tworzy projekty na iPadzie w Procreate, graficznie. Chciałem sam zarys proces tworzenia tego, jak to wygląda, że to zaczyna się oczywiście od prostych kresek, to jest wszystko rysowane ołówkiem, w stylu graficznym po prostu, przepraszam, pędzlem, nie pędzlem, przepraszam bardzo, rysikiem. Tak, i to jest wszystko w stylu graficznym przedstawiane, więc chciałbym jakby to zobrazować w większej mierze. Żeby przedstawić samo wideo. Tak, no bo każdy projekt naprawdę się zaczyna dopiero na papierze, na kartce, tylko że w tym przypadku cyfrowej, programie. Chciałbym to zwizualizować, że to jest taka prosta sprawa, że ktoś przychodzi, przedstawia projekt oraz ktoś go od razu wykonuje. Tylko jednak trzeba spędzić nad tym czas, włożyć to pracę, jakby poprawki i mieć po prostu jakiś na to pomysł, że to jest jednak proces twórczy, kreatywny od zera. Dziękuję. My teraz. W projekt, to napisał pan, że projekt
Kalkulatorki musiały się odpowiednio wpasować w montaż, ujęcia oraz klimat wideo. To znaczy, że pan miał zaplanowany klimat wideo i dobierał, namawiał pan kalkulatorkę, żeby robiła to pod ten projekt, czy jak to się odbywa? Co jest ważniejsze? To jakby kolejne pytanie rozwojowe. Czy to, jaki pan ma plan na wideo, czy też jaki jest cel tego projektu, który pan realizuje? Jak pan to wszystko opisuje w jakim właśnie formalnym wyborze? Na pewno jeśli chodzi tutaj o sam jakby zamysł tego, nie chciałem chodzić do projektów, które wykonywały w kolorze. Głównie w mierze chodziło mi tutaj o duży kontrast, żeby to było wszystko czarno-białe, bo utrzymane w zimnych, ciemnych barwach. Całość, jeśli chodzi nawet o aranżację, o studio, wygląd czy po prostu to, co będzie przedstawione na ekranie. Przepraszam, mógłby pan powtórzyć drugie pytanie? Przepraszam, bo... Pytanie trochę jest, dotyczy podjęcia decyzji albo cech formalnych i technicznych oraz treściowych, tak? Bo pan miesza te rzeczy, tak? Opisując pan jakieś cechy formalne albo założenia formalne projektu, pisze pan o tym, że to ma być taką rozdzielczość, tak? W pracach plastycznych o formie mówimy troszeczkę o czymś innym. Tak? I to w zasadzie to może powiem pytanie, jak pan rozróżnia elementy czy założenia formalne, treściowe oraz technologiczne. Czym to się różni? Które są które? Założenia pracy projektowej. Tu wideo. Oczywiście. Tak. Treść chodzi o samą technologię. Okej. Technologię rozróżniam w ten sposób, że jednak będę przy montowaniu zdjęć bądź wykorzystaniu programu starał się dołożyć jak najwięcej pracy, żeby nagrać to w większej rozdzielczości w formie, żeby później to było plastyczne, można było coś robić z tym materiałem wideo. Bo że nagram to w jednym formacie, powiedzmy, czy w jednym klatkarzu, jeśli to mówię tak, w jednych FPS-ach, to nie będę miał bardzo mało swobodności, nie będę mógł w ogóle tego kierować, czy jakkolwiek to zmienić. Powiedzmy, że coś by się wydarzyło, nie kierowałbym to prosto na rozdzielczość 1:1, na Instagramie tak tworzyliśmy, więc w przypadku, gdybym to nagrywał w jednej rozdzielczości, nie miał montażu tego uratować, nie miał możliwości jakkolwiek to uratować. W przypadku nagrywania tego w większej rozdzielczości, a nie w większym klatkarzu, to jest plastyczne, tak to nazwijmy, możemy to po prostu formować, możemy to zmieniać. Więc jakby tą drogą się dawał. Tak. Formy plastycznej. No w tym przypadku. W tym przypadku na pewno nie chciałem kreować. Też przy szukaniu tatuatora to nie było tak, że po prostu wybrałem pierwszą lepszą osobę. Tylko też to były osoby, które obserwuję stale, jakby utrzymuję też pewien kontakt z nimi. Więc mój zamysł był kierowany bezpośrednio tym moimi zainteresowaniami. Czy bezpośrednio to, co mi się podoba wizualnie, co do mnie kieruje, jeśli ktoś ma jakąś większą grupę odbiorców, no to też jakby inna grupa odbiorców także do nich to przemawia. Więc chciałbym większą tą grupę odbiorców poszerzyć. No i kierowałem się bezpośrednio jakby takim stylem, klimatem, zobrazowaniem powiedzmy, który mi się podobał, odpowiadał. I także chciałem poprzez odpowiednie pracę, czyli tatuatorki tutaj Weroniki Gabsdyl, jakby ukierunkować swoje wideo, jakby z nią połączyć, żeby to było jednolite, żeby to miało jedną wydźwięk, przepraszam. Dobrze, to powiedział pan teraz o elementach treściowych. Teraz bardzo proszę o ten element formy plastycznej. Przez element formy plastycznej, przepraszam. Jakie decyzje plastyczne pan podjął, prawda, realizując to wideo, tak? Jakie? Ja uważam różne sposoby, tak? Bo pan tutaj przyszedł jest pomiędzy Lorenzenem Faitersonem, który, jeżeli chodzi o wyraz plastyczny, jest zupełnie inny. Tak, to jest prostota bardzo duża.
Prostota, nie, inna prostota niż pan. No tak. Tak. A tutaj na przykład można by, jeżeli patrząc, zobaczymy na Skandarię, można by doszukiwać jakieś tam echa dogmy, tak? Czyli ta taka forma formy innej, tak? Nie chcę podpowiadać. Może pan coś na ten temat powiedzieć, czy... Z tym akurat ciężko, akurat takie, pod tym względem nie robiłem takiego dużego researchu, jeśli o to. Dziękuję bardzo. Siebie udostępnianie. Widzimy cały czas pulpit. Dobrze, to teraz będzie odczytanie recenzji. Nie wiem, czy pan, czy najpierw może promotor. Tak. Dobrze, to może od razu pan. Dobrze, to może pan od razu. Ja nie będę czytał całości, ja tylko tak krótko, pan sobie to przeczyta w pewnym momencie pewnie. Bo mam właśnie dotyczące tych elementów jakby namysłu nad formą plastyczną, tak? Mówił pan w opowieści, że umawiał się pan na zdjęcia próbne, które w pewnym momencie okazały się ostatecznymi zdjęciami. I tu brakuje tego, tak? W swoim portfolio ma pan bardzo fajne zdjęcia produktowe, na którym panuje pan dokładnie nad wszystkim. A na tym, co pan nakręcił, nie panuje pan, bo to jest zastane miejsce, tak? I zresztą opowiedział pan potem we wnioskach, że pewnie pan by to jakoś inaczej jeszcze zaaranżował. Brakło tego momentu namysłu, co pan chce uzyskać wizualnie, no nie? Czyli mógł pan zrobić zdjęcia próbne przy mniejszych projektach, tak? Dałby pan jakieś światło kolorowe być może albo coś, tak? Tego mi trochę brakuje. I trochę jest taki, jak pan pisze zresztą, to niestety to widać taką nerwowość i chaos, tak? W tym. Więc tego namysłu, zastanowienia się, powzięcia pewnych decyzji i rozpodzialności za pewne rzeczy, nie ciągnięcia się z jakimś prądem, tak? Czyli nie porywania się. Pani tatuatorka pewnie ma mocną osobowość i trudno było wymusić na niej pewne rzeczy, które pan by chciał, tak? No i poczekajmy tutaj, ja co zrobię, udawaj, że zrobisz coś tam, tak? Ja to sobie powtórzę. Pewnie tego nie dało się zrobić, tak? A tu warto by było, więc ten, według mnie ten projekt troszeczkę przestał być reklamą, trochę stał się takim nawet nie dokumentem, tylko bardziej takim paradokumentem, bo to nawet jeżeli to jest dokument, to ma, się robi się wrażenie ustawki takiej troszeczkę, no nie? Więc tutaj mam. No i to, że pan, ta decyzja też tu ma wpisane, że ta forma dwuminutowa do współczesnych młodzieży przy tak, powiedzmy, no, montażu dość zachowawczym, tak? Tam są te momenty takiego niby kalejdoskopu, które tak naprawdę trochę są jeszcze, trochę gorzej robią, niż jakby to było ciągiem zmontowane. Tego typu rzeczy, prawda? Więc, a jeżeli jeszcze taka, jak będzie pan coś pisał oficjalnie, to niech pan to sprawdza wielokrotnie, tak? Bo pan bardzo dziwnych kolokacji używa i takich skrótów, które naprawdę są bardzo potoczne albo wręcz niepoprawne. Co? No to teraz. Ja byłam odpowiedzialna za tą część pisemną pracy, więc wypowiem się przede wszystkim w kontekście naszej współpracy i pracy nad księgą projektu. Niestety tak się stało, że ta praca nasza nie była systematyczna, więc nie miałam dużej kontroli nad tym, co się dzieje tak naprawdę z tą księgą projektu. Natomiast nie jest najgorzej. Powiedziałabym, że ten efekt finalny jest dobry. Praca wpisuje się w standardy akademickie, niemniej jednak, podobnie jak tutaj recenzent wspomniał, musiałby pan jeszcze popracować nad językiem i faktycznie pojawiają się pojedyncze literówki, spójniki są pozostawiane na końcu zdania. To też jest traktowane jako błąd językowy.
Natomiast jeżeli chodzi o samą strukturę księgi projektu, to jest ona dobrze skonstruowana, rozpoczynając od przedstawienia genezy i jej przedmioty, opisując założenia projektowe i w końcu przeprowadzając nas przez proces realizacji. Jeszcze tak jakby dodając może jakiś komentarz też do samej pracy, uważam za cenne to, że podjął się Pan promocji twórczości tatuatorki. Wydaje mi się, że tatuaż nadal jest taką dziedziną artystyczną, która jest bardzo dyskutowana i promocja też tatuatorki, która nie jest może bardzo rozpoznawalna w sieci, też traktuję jako taki pozytywna postawa. Więc teraz z mojej strony. Dobrze, to ja tylko krótko jeszcze odnośnie tej formy z powrotem coś dopowiem. Bardzo dobrze, że Pan nawiązał bezpośrednią współpracę z klientem i też zaczął Pan od tego, od wysłuchania tej osoby, której pracę Pan będzie dokumentował. Ta część dokumentalna troszkę ma taki charakter katalogu tych czynności i to, gdyby Pan spędził więcej czasu z bohaterką, i lepiej, tak jak Pan mówił, może zaaranżował te zdjęcia, czy nie byłby to jednorazowe spotkanie jakieś, może by to było, może wyszłoby to na plus całemu projektowi. Rozumiem, że też to jest podyktowane tym, że tam jest jeden rysunek, ciągłość jakąś Pan zachowuje, pokazuje od pierwszej kreski do gotowego tatuażu na skórze. Więc troszkę było, rozumiem, że to było podyktowane tym trybem jej pracy. Natomiast jeśli chodzi o animację, trochę ja mam niedosyt. To, o czym rozmawialiśmy często, że można było pójść parę kroków dalej, nawet nie jeden, tylko parę. Dobrze, że Pan powiedział tutaj o tym, że ten proces kreatywny, jak to już zaczątki tutaj były bardzo fajne, jak ona rysuje, że to jest przeniesione do tej sfery animacji. Tak samo to animowane portfolio jej, można było jeszcze pójść dalej z tym, bo ona ma bardzo dobre te rysunki, bo wiadomo. Więc szkoda, ja mam trochę niedosyt, że jeszcze więcej tam nie zobaczyliśmy tego procesu i samych tych rysunków. Tak, w takim razie dziękujemy. Na 3-5 minut potrzebujemy czasu, żeby tutaj globalne. Tak, poproszę wyciszyć tam u siebie teraz i już wyłączyć. I zaraz.
Dziękujemy za cierpliwość. Witamy po krótkiej przerwie. I tak, pozytywna informacja jest taka, że tak, że egzamin dyplomowy pan obronił, zdał pan pozytywnie. Najpierw odczyta panu ocenę z pytań, czyli na wszystkie pytania pan odpowiedział. Z różnym skutkiem to były oceny piątki, cały rozstrzał 5, 5, 4, 3 i pół, 3. I dostał pan ocenę od promotorów wspólną 4, od pana recenzenta 3 i razem wychodzi ocena 3,5. Oczywiście. No i finalnie dostanie pan końcową ocenę ze studiów wraz z pana średnią. I to wszystko. Także dziękuję panu, gratuluję obronionej pracy. Czy ktoś chce jeszcze dodać, bo tutaj można dodać ocenia doktora, czytać więcej na temat formy plastycznej.